Z przykrością zawiadamiamy, iż w piątek po kilkuletniej walce z chorobą zmarł pan Kazimierz Kantor, lat 63, tata obecnego szkoleniowca Wisłoki Dębica Dariusza Kantora. Trenerowi, jego najbliższej rodzinie oraz wszystkim bliskim przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia. A teraz poproszę o minutę ciszy. Dziękuję. Dziękuję. To wygramy! Doczekaliśmy się pierwszego gola na Parga Arena w trzeciej lidze. Popracował z przodu Kacper Majik, a sytuację wykorzystał perfekcyjnie Dawid Sojda. Wisłoka 1, Podlasie 0. Żółtko dla zawodnika Wisłoki Dębica, który obejrzał Kacper Majk. 25 minutach Wisłoka Dębica prowadzi z Podlasiem Biała Podlaska 1-0. Jak na razie jedynego gola dla biało-zielonych zdobył Dawid Sojda.
Górycowi! Brawo! W 49 minucie nastąpiło wyrównanie, a bramkę dla drużyny gości zdobył Jarosław Kosieracki, numer 17. Boisko puszcza Dominik Cabała, a w jego miejsce na placu gry melduje się Paweł Remut, numer 5. Tym razem żółtko obejrzał Tomasz Andrzejów, numer 6, zawodnik Podlasia Biała Podlaska. W 6 minucie Wisłoka obejmuje prowadzenie, autorem bramki dla biało-zielonych Kacper Majk. Sprawy w swoje ręce. 3-1 dla Wisłoki, autorem gola kapitan Damian Łanucha. Piękny strzał z dystansu. I posprzątał już chyba Damian Łanucha. Piękna bramka, zejście do środka, minięcie kilku zawodników i Wisłoka prowadzi już 4-1. Doliczony czas gry i druga żółta, w konsekwencji czerwona kartka dla Kacpra Majka. W tym momencie sędzia Piotr Burak zakończył dzisiejsze zawody. Wisłoka Dębica odniosła pierwsze zwycięstwo w trzeciej lidze. Biało-zieloni pokonali Podlasie Biała Podlaska w stosunku 4-1.